Siema, siema i się nie ma. Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony suplementacji naszego drobiu. Co tak naprawdę powinniśmy lub możemy podawać naszemu drobiu w celu podania większej ilości witamin i tym podobne. Więc serdecznie zapraszam. Pierw sobie pokażę Wam kilka suplementów, które można stosować, a później sobie pogadamy na ten temat, co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Tak na koniec, walierka. Znaczy na koniec, no dobry początek, zapraszam. Zamiast sobie będziemy gadać trochę więcej, przejdziemy pierw do opisu takiego mniej więcej, jakie suplementy diety mogą występować w żywieniu naszego drobia. Zacznijmy sobie, powiem szczerze, jak dla mnie najmniej wygodnych, czyli elementów, które dosypujemy im do pokarmu. U mnie metoda, że wsypuję to po prostu do jedzenia, kompletnie się nie sprawdza. Najlepiej się sprawdza właśnie z gotowanymi ziemniakami, czy zalaną trochę śrutą i wymieszane. Ponieważ no kury no tak średnio to wyjadają, choć moje to i tak wszystko zjedzą. Z wyjątkiem może pszenicy, do tego to by grymasiły. Ale jeżeli chodzi o to, no to wygrzebują. Ale wiem, że przy mokrej karmie po prostu ta pewność jest zdecydowanie większa. Więc wybór, jeżeli chodzi o takie suplementy, mamy zawsze do... na sucho, czyli znaczy na sucho, w postaci proszków, do rozpuszczania w wodzie i nierozpuszczalnych, czyli podawania do pokarmu, w tym wypadku to. I mamy produkty, które możemy dolewać do wody. Dla mnie metoda najlepsza, najłatwiejsza i najwygodniejsza. Ale przejdźmy sobie do tego. Tu mamy produkt kurynioski. Tak jak mówiłem, jak otwierałem paczkę, znany mi produkt. Podajemy go po prostu naszym kurkom do jedzenia, właśnie tak jak mówiłem, w postaci na przykład namoczonej śruty, czy też pokrojonych, posiekanych pokrzyw, innego zielska, czy innych też warzyw i po prostu zjadają. A tu mamy formę pitną. I tak, albo mamy podstawową zestaw witamin, tak jak tutaj. Zazwyczaj to jest od mililitra, od pół mililitra do 2 mililitrów na litr wody. I taka jedna zasada. Nie podajemy tego przez cały miesiąc. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju suplementy, podajemy je różnie. Albo podajemy je raz w miesiącu przez okres 3-5 dni, albo podajemy po prostu dwa razy w tygodniu. Nie podajemy ich ciągle, pamiętamy, wymieniamy codziennie wodę. Najlepiej dawać po prostu tyle, ile kury wypiją. U mnie idzie to bardzo łatwo obliczyć. I podajemy przez to na przykład przez 2 dni w tygodniu, przypuśćmy, ustalmy sobie poniedziałek, wtorek, albo po prostu w jednym tygodniu przez 3-4 dni raz w miesiącu. I takich suplementów jest bardzo wiele. Tu mamy suplement, który jest podstawowy i zawiera wszystkie podstawowe witaminy, które powinny występować w diecie drobiu. A tu już mamy na przykład takie witaminy, które mają zwiększoną ilość jakichś witamin, zależnie od potrzeb, których chcemy ich użyć. W tym przypadku tu mamy aminosol, który jest, jakby to powiedzieć, mieszanką uzupełniającą, którą podajemy na przykład w momencie, gdy mamy spowolniony wzrost drobiu naszego, czyli brakuje im witamin, które są odpowiedzialne za wzrost, rozwój kości, mięśni i tym podobne, czyli młodym ptakom. Ale również zawiera witaminy podstawowe, więc jest jakby paszą uzupełniającą, ale skierowaną głównie przy tym, żeby zawierać jak najwięcej witamin, które pomagają wzrost naszego ptaka. Kolejną rzeczą mamy tutaj, bardzo fajną rzeczą, tak jak mówiłem kiedyś, witamina H jest bardzo dobrą witaminą podawaną podczas pierzenia się, czyli moi drodzy, ten okres już się powinien zacząć u niektórych ptaków, przypuśćmy gęsi, kaczki, ale i również u niosek. Kwestia jest tego, z jakiego miesiąca tak naprawdę nioski pochodzą, bo nioski zazwyczaj się pierzą po około roku. Dlaczego? Dlatego tu ten środek zawiera witaminy, które są odpowiedzialne za lepszy wzrost piór, również odpowiadam za regenerację skóry. A pamiętajcie, skóra też musi się zregenerować w takim okresie pierzenia i po prostu proces ten przechodzi lepiej, wygodniej, no i pióra są o wiele ładniejsze i trwalsze.
I pamiętajmy, bo podczas pierzenia suplementacja jest bardzo dobra i istotna. O tym będzie ostatni, następny odcinek, przypuśćmy. Tu powiem jeszcze co nieco, co można zrobić to w naturalny sposób, ale warto się właśnie wyposażyć w takie różne suplementy diety, które możemy pomóc. Wystarczy sama witamina H, ale również ale suplementy, które zawierają kompleks witamin podczas pierzenia, ale również ten suplement jest dobry podczas wzrostu, pamiętajcie, piskląt kurczaków, dlatego że im pióre też są, to jest podstawowe, no i zwiększa ich odporność. No i tu mamy twardą skorupę, jak ja to mówię, mocna skorupa, ale ten środek jest akurat dla mnie lepszy pod względem takim, że on będzie stosowany podczas przygotowania ptaków do lęgów, czyli wzmocniona skorupka, lepsza, zdrowsza. Tutaj też jest zmniejsza wylęgowość, w sensie takim, że po prostu jest ona zdecydowanie lepsza. Nie, tu jest mniejsza, co ja powiedziałem, co nie? No świetnie. Że zapobiega, zmniejsza, gdy jest za mała wylęgowość, obniża obniżone parametry reprodukcyjne, czyli dla stad reprodukcyjnych chcemy wzmocnić skorupę i tym podobne. Taki element warto wprowadzić w dietę i jeżeli chodzi właśnie na przykład o ten środek, jest on stosowany raz w miesiącu, czyli przypuśćmy 2-3 miesiące przed momentem inkubacji, czyli u mnie to będzie około listopada, ten suplement powinien trafić do picia u naszego drobiu, powinno się go wprowadzić, podawać przez, tutaj jest chyba z tego co pamiętam przez 3-5 dni, a nie, tu jest 5-7 dni w miesiącu, to jest 10 ml na litr wody. Wow, i tu akurat jest tak fajny proces, że mi starczy spokojnie na 3 miesiące, czyli cały proces reprodukcyjny, bo pamiętajcie, ja nie będę praktycznie całego stada tym wzmacniał, ale że nioski, bo na przykład nioski tu będzie głównie do nich preferowane, bo jeżeli chodzi o silki broilery, nie, bo one na pewno nie będą miały procesu jakby reprodukcyjnego, żeby mieć pisklaki w styczniu. Ale jeżeli chodzi właśnie o kwiaty szwedzkie, jak najbardziej jest to istotne. A dlaczego tak naprawdę powinniśmy stosować suplementację u drobiu i dlaczego się ją stosuje, to już powiem sobie między górami. Więc do zobaczenia za chwilę. Tak jak już sobie pooglądaliśmy kilka produktów, to trzeba porozmawiać, dlaczego tak naprawdę powinno się stosować suplementację u drobiu. Z prostych przyczyn. Większość z nas, nie oszukujmy, karmi żywi ptaki nasze ziarnami i tym podobne. I jakichś elementów mogą, witamin, minerałów, mogą mieć stosunkowo mniej niż mieć powinny. Wiadomo, kury są na tyle inteligentne, że one sobie będą radzić, zjadając różne zioła, jak jeżeli mają do nich dostęp, albo zrywając im, albo grzebiąc w ziemi, więc one sobie będą na jakikolwiek sposób radzić. Ale my, ludzie, możemy sobie śmiało w sposób wygodny tak naprawdę to wzmocnić, bo każdy niedobór witamin czy minerałów automatycznie odbija się na naszych kurkach. W jaki sposób? Prosty. Najszybciej możemy zobaczyć brak minerałów podczas nie klucia, ale znoszenia jaj, gdy skorupka jest za słaba albo jest jej całkowity brak, pęka i tym podobne. Jest to zazwyczaj właśnie spowodowane tym, że kury posiadają mniej minerałów. Nie tyle, ile powinny. Braki witamin mogą powodować różnego rodzaju objawy. Jednym z najczęstszych objawów podczas braku jakichkolwiek witamin jest to na przykład witaminy B. Są wszelkiego rodzaju nerwowe, powiedzmy, triki. Czyli skrzywienia, wykrzewienia i tym podobne. Więc tak naprawdę my, poznając objawy, widzimy, że nasz drób coś się z nim nie dzieje. Nawet to, że nie błyszczy, po prostu pióra nie są błyszczące, ślące, często jest spowodowane tym, że jakiejś witaminy brakuje. Wiadomo, że kury będą żyły, bo to nie jest tak, że kura nam odejdzie, bo nie ma witamin, bo to tak nie działa do końca. Wiadomo, gdy nie ma ich przez dłuższy czas, no, rzecz jasna, że tak jest.
ale po prostu nie osiągniemy takiego efektu, jakbyśmy chcieli. Tak jak wspominałem o tym środku, który jest odpowiedzialny, wspomaga wylęgalność w procesie reprodukcji i tym podobne, tak to ma wpływ, bo odpowiednia ilość witamin i tym podobne to jest zdrowe jajo. Zdrowe jajo to są zdrowe kurczęta, lepsza wylęgalność i tym podobne. I na tym to właśnie polega, więc jeżeli to nie są duże koszty, jeżeli chodzi o same koszty witamin i tym podobne, jest to koszt zazwyczaj od 5 nawet do 20 zł i spokojnie możemy zainwestować w taką ilość środków i sobie wspomóc. Nie jest to też żadna fatyga, tak jak mówię, w przypadku minerałów, witamin do wody, więc spokojnie sobie możemy to kupić i sobie wspomagać nasze pierzaki, wtedy mieć naprawdę fajne efekty, będzie na pewno lepiej. I myślę, że każdy wtedy będzie obustronnie zadowolony, bo one będą posiadały wszystkie witaminy, a my będziemy mieli fajne efekty. Tylko tak jak mówiłem, podstawowa zasada, nie podajemy tego codziennie, nagminnie, przez miesiąc, tylko w określonych ilościach, które mamy podane na opakowaniu. Pamiętajcie, moi drodzy, na każdym opakowaniu jest podawane dawkowanie albo na stronie producenta, więc nie jest to, moi drodzy, żaden problem wysilić sekundę i poświęcić i je poczytać, bo też nie możemy przesadzać z ilością. Jeżeli producent zaleca to 3 razy w tygodniu, podawajmy to 3 razy w tygodniu, nie podawajmy więcej, bo nadmiar witamin, tak jak i niedobór, jest również szkodliwy. Więc stosowanie tego, jak to mówię, stosuje się z głową. Ale podkreślam, jeżeli kury mają piękny zielony wybryk, dostęp do mnóstwa ziół, niekoniecznie trawy. Moje kury na przykład mają dostarczane również, tak jak wiecie, witaminy poprzez podawanie różnych warzyw i owoców. Te witaminy naturalnie występują w organizmie naszego drobiu i poprzez ilość, którą, zaraz wam powiem, czemu się śmieję, będziemy podawać, według zalecenia na pewno nie przegniemy i nie będzie miało tego negatywnych skutków w żywieniu naszego drobiu. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Ja zaczynam od tego tygodnia już przygotowanie stada niosek do jak to powiedzieć, do reprodukcji oraz wprowadzam witaminy wspomagające pierzenie, ponieważ patrząc na wybieg i na niektóre stworzenia widać, że to pierzenie następuje. Więc bierzmy się, suplementacja jest dosyć istotna. My sami też powinniśmy spożywać, bo wiadomo, nasze lenistwo jest wielkie. Mimo tego, że mamy dostępu do wielu witamin, czy tego w warzywach i owocach, ja wiem, sam po sobie ciężko mi się za nie zabrać, więc czasem lepiej łyknąć tableteczkę. Z czego się śmieję, z tego małego gamonia, który mi tu rozwala. Siatunie mi tu rozwala. Fermopel, po prostu to nie jest chyba siatka przeciw ptakom, tylko leżak dla mojego kociaka. Prawda, Lukrecja? Lukrecja sobie zdecydowanie stwierdziła, że to jest świetne miejsce, żeby sobie leżeć. No i tak to właśnie wygląda. Ona tak ją porozciąga, że czekam tylko na zimę, znaczy na jesień inaczej. Jak moja brzoskwinka straci liście, żeby tą siatkę już podnieść, bo po prostu teraz to ja żyję uszkodzę, niż zrobię jej dobrze, więc poczekam sobie z tym śmiało. I nie będzie tak dobrze i będzie sama pociągała tą siatkę. Sama. Lukrecja już została sama, wszelkie rodzeństwo już pojechało, Lukrecja została i zostaje. Niedługo jedziemy do weterynarza. Dzisiaj oczywiście dzień wolny, to i w ekipie nudy nie było, w sensie nudy nie było, miałem co robić. Jeden z pierwszych elementów, co zrobiłem, to było przeniesienie wstrętnych kaczek, a żeby było przenieść kaczki, to by było trzeba przenieść gęsi. Gęsi nie są tak jakby przeniesione, one sobie po prostu latają na tej przestrzeni. Miały kontakt z tośkami, ale tośki ja po prostu zapiniałem w kąt i dla spokoju będą się poznawać w tym momencie tak. Będą przenoszone na noc do kurnika, już nie do gęśnika, tylko do kurnika. I w kurniku będą spędzały noc, a w dzień będą wypuszczane z powrotem tutaj. I sobie tu będą, tak myślę, że przez tydzień, aż w końcu te diablice się do nich przekonają i będzie w porządku, co nie? Taś. Taś. No taś, małe lokunie. Taś. Kolejna zmiana, jaka dzisiaj była zrobiona, to tak jak mówiłem, kaczki zostały tutaj przeniesione. Moje kaczuchy, 9 moich potworków z mamusią. Było tu posprzątane i potworki wylądowały tu z mamusią.
sobie tu żyją. Rosną bardzo fajnie, mama to już prawie mniejsza od nich. I sobie ryją. Niech sobie żyją. Niedługo też niestety czekam tylko na przesyłkę i zaczynamy walkę, moi drodzy, z taką konkretną ptaszyńcem. A dlaczego? Bo ptaszyniec się przyplątał w budkach. Wstępne oględziny już były popsikane środkiem z fermą.pl. Jeszcze wprowadzę środek do picia dla kur odstraszający, ale no po prostu też zadziałam konkretnie, ponieważ jest to dobry moment, żeby zadziałać konkretnie, ponieważ zbliża się jesień i trzeba go wykończyć. Ale mówię, całe lato było spokój, więc nie wiem, co tu się dzieje. Ale no cóż, trzeba działać. O, a te małpy będą za mną chodzić. Kolejnym elementem, który dzisiaj był zrobiony, to jest co wejdziemy. Kolejnym elementem, który był dzisiaj robiony, to jest już tak jak mówiłem ostatnio, że przenoszę papugi i tym podobne. Dzisiaj w nocy mam nadzieję, że te papugi stąd znikną i tu zostają tylko wyłącznie gołąbki i gołębie, nic innego. I karzełki też wracają tam, bo tu jeszcze jest kurka kwoka, a tu zostają rodosterki, moje dwie wariatki. No niestety, tak jak mówiłem, z barabandą się nie dogadują kompletnie, a że ja z barabandy się nie pozbędę, bo to jest moja kochana, oswojona barabanda, no to po prostu te gnidy będą miały swoje lokum całe dla siebie, bo ich też się nie pozbędę, bo są naprawdę ładne, kolorowe, więc one sobie będą tu mieszkały, w tej wolierze, w okresie zimowym wiadomo, będzie przyciągnięta folia, żeby było cieplutko, a na tą chwilę sobie mieszkałem tu. Co nie? Nie powiem wam, jaki je nazywam, bo to jest lepiej, nie można tego w Niemczech mówić. Ale zobaczcie, no są, one są świetne, naprawdę. Ale są, to są, to moi drodzy, tu powiem wprost, to są hałaśliwe papugi, one są strasznie hałaśliwe. I bardzo zaczepne, ciekawskie zarazem. Bardzo się interesują, no i no są głośne, one są zdecydowanie głośne, ale mówię, tu mają fajne lokum i będzie im tu zdecydowanie lepiej. Moi drodzy, hashtag na dziś to suplementy, żeby nie było. Tutaj gołąbki jeszcze mi się rozmnażają, mam dwa gołąbki, jak to się mówi, diamentowe. No ale tu mówię, tu będę tą wolierę, myślę, że w przyszłym tygodniu uporządkował, bo tutaj jeszcze zasadziłem trawkę. Tu też mam plan posadzenia trawy. I tu już dekoracje dorobię, płotki dorobię, wszystko, żeby tu już gołąbki miały ogarnięte, wszystko ładnie. I tak to będzie wyglądać. Gołąbki i pamiętajcie, zeberkę. Tu są jeszcze zeberka. I ta cała woliera będzie przeznaczona dla nich. Będą miały jak w raju, ja myślę. Wy też będziecie miały jak w raju. Czy nie będziecie miały jak w raju? Potwory? Potwory? Tak, tak, tak. Pogadajcie. One są w ogóle takie, że one, zobaczymy, czy się oswoją jeszcze, bo tu będą próby oswojenia. Teraz jest lepsze, lepiej to będzie mi zrobić. O, zobaczcie. No jest przepiękne. No tak, no tak. No co tam patrzysz? No co? No co? No co, co, co? Co, co, co? Halo, halo? Małpy. To są małpy. Są małpy. Dobra, ja kończę. Idę poodpoczywać i do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Pozdrawiam!